Hej, cześć, witam serdecznie. Powracamy do Darkest Dungeon The Crimson Court. Tydzień 19 za nami. Tydzień 20. W takim razie dziś będziemy sposobić się w stronę jednego z bossów, myślę. Polecimy sobie w taki, a nie w inny sposób. Co my tu możemy sobie... Aha, ty masz wszystko, co trzeba, okej. Okay. Tutaj z tego, co pamiętam, kupowałem w większości. Ale też kupimy. Masz coś od życia. Ty nie możesz, bo jesteś na poziomie pierwszym. Dobra. Jeszcze coś się tyczy gildii. Coś byśmy mogli tutaj ulepszyć. To jest spoko. Co u Murosia? Murosiaste też jest spoko. Ty też jesteś spoko. Czyli wszyscy mają rozwinięte wszystko tak, jak trzeba. Możemy sobie cudowną rekonstrukcję tylko zrobić i powiedzmy artylerię od Juani u okultysty. Dobra, i tak przygotowani, wyruszymy sobie w tygodniu 20 do pana Knurzego Księcia. Strudzony podróżnik opowiedział ci o potworze tak straszliwym i odrażającym, że knury uczyniły go swym panem. Możliwe, że to tylko plotki, ale nie możemy zlekceważyć tego zagrożenia. Ekspedycja średnia. Eteryczny krucyfiks. Plus 25% obrona kontra nadrealny, plus 30% do odporności na krwawienie, minus 20% maksymalne punkty zdrowia. Czyli troszeczkę plusów, troszeczkę minusów. Jednak, co będziemy chcieli zabrać? Mamy do czynienia z norowiskiem. W takim razie przygotujmy się dobrze do tej ekspedycji, abyśmy nie padli. Na pewno zabierzemy sobie ze trzy łopaty, zabierzemy sobie ze sobą tonę żarcia, zabierzemy ze sobą... Lubię zabierać wszystkiego po trzy, to mi się podoba. Weźmiemy sobie zioła trzy sztuki również, weźmiemy sobie wodę trzy sztuki również. Czy serum się tutaj przyda? Serum się tutaj akurat nie przyda. Mandarze weźmiemy sobie ze trzy sztuki jeszcze, pochodni zabierzemy ze sobą powiedzmy ze 12. Okej, czyli tak, wodę mamy, zioła mamy, pochodnie mamy. Myślę, że tą wodę bym sobie jeszcze jedną wziął na przykład i zioła jeszcze jedne, tak, o, tak pro forma. A jeszcze jedną łopatę w sumie stać nas. Dobra, wyruszamy. The ways and rituals of blood sacrifice are difficult to master. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chance is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. Okay, rytm recytacji. A nameless abomination. A testament to my failures. It must be destroyed. Dobra, startujemy tutaj. Czyli książę może być tutaj na przykład. Teoretycznie, bo jest to najdalsza z sal. W takim razie... To mi się też podoba, że teraz już te korytarze nie idą wszystkie jakby w jednym... w jednej linii, tylko troszeczkę są poprzesuwane. Miejmy nadzieję, że uda nam się to, znaczy ogarnąć, na pewno nam się uda. Chciałbym tylko tutaj znaleźć dużo golda również. Tym bardziej, że mamy tutaj naciekane tych itemów, ale dobrze, lepiej mieć niż nie mieć. O, może wszystko z czasem ulec zmianie. Co my tu mamy? Pajęczaki, plfacze. Dobra, w takim razie dźgnij tego pana. Executed with impunity. Morusiasty 1-0. Sztadow, jedziesz. Another one falls. Nie ma lipy. Tutaj moglibyśmy sobie panią Castillon ciachnąć tego pana. Cleansed from our lands. Aj kurczę, tutaj troszeczkę lipka wyszła, bo nie jesteśmy w stanie nic za wiele zrobić. Myślałem, że uda się ogarnąć tą walkę bez tego ataku, tego pająka. No musi trafić. Ogłuszenie, okej. Okay. I oznaczenie. Be gone, fiend. To jednak jest wszystko fraszka. This expedition at least promises success. Kościany ołtarz. No jeżeli są te kościane ołtarze, to spodziewam się, że tutaj trzeba użyć wody. Tylko pytanie, co to robi, bo nie pamiętam. Zobaczmy. Ten przedmiot nie zrobi tutaj. Zioło. Ten przedmiot też tu nie zrobi. Może tu trzeba włożyć pochodnie. Czyli
tutaj się nie robi nic, po prostu jest to jakiś ołtarz. Aha, czyli straciłem trochę tych przedmiotów. Bardzo dobrze z mojej strony, lubię tracić przedmioty w tak bezsensowny sposób. No i kolekcjoner. Kolekcjoner też się może pojawić. Doszło jeszcze jakieś tutaj zjawisko nazwane fanatykiem. Nie wiem, czym jest fanatyk. Chyba na chwilę obecną nie chcę wiedzieć. Ale jak się pojawi, stawiam czoła. Nawet cztery czoła ustawią się. No i dobra, silna ekipa. Duży siekacz, siepacz, kanalia i szaleniec. Dobrze by było tego szaleńca tutaj jak najszybciej ogarnąć. Żygę. Znużenie. Kurczę, w ogóle mogłem dać im jakieś przedmioty. Ja tak sobie wyskoczyłem troszeczkę z partyzanta. Unik. Ajajajajaj. Czy tego chcemy zniszczyć? Czy tego chcemy zniszczyć? Raczej tego. Cztery krwawienia, cztery punkty akurat mu zostały. Artyleria od Juani. To by było nie najgorsze. Chociaż wolałbym tego gościa z tyłu. Spróbujmy go osłabić. Mogłem wziąć tą fiolkę, kurczę, i zapomniałem o tym, że on tutaj potrafi właśnie robić takie dziwne jakieś kwestie typu stres. Ten stres się będzie nam utrzymywał przez 3 rundy. No, ale tak musi być. Okej. Kurczasty daje radę. Ogólnie wszyscy ci nasi bohaterowie dają radę. Nie ma tutaj żadnego przypadku ani lipy. Proszę bardzo, uniki. Upuść mu krwi. Dwa obrażenia, 3 punkty zdrowia mu zostały, czyli siekiery go. Znaczy z kilofa właściwie bardziej. Okej, niewątpliwie krew chciałbym sobie zabrać. Zobaczmy, co ciekawego w tej skrzynce będzie na nas oczekiwać. Pamiątki, okej. Zabijamy wszystkie. Lecimy sobie tu i tu i tutaj wylądujemy u tego knurzego. To będzie dobra opcja, mi się wydaje. Łudy konsumujemy, ale spalmy również pochodnie. W plecaku jest mapa, bardzo ładnie. Czy nam się odkryje? Aha, czyli jest tutaj. No dobra, warto byłoby od razu do niego się posposobić, zabić go najpierw, a później dopiero sobie pozwiedzać. Jeszcze tym bardziej, że mamy zestaw obozowy w razie czego. Uja, tutaj znowu pewnie mogą być karmazynowe w zanadrzu. Najlepiej byłoby tutaj jak najszybciej tych wszystkich wyeliminować. Jeden jest z głowy, okej. Artyleria od Juani, jedziesz. Confidence surges as the enemy crumbles. Wystrzał. Ładnie. Zdziesiątkowanie. Okej, został jeden. Gromadzenie krwi. Odporność, całe szczęście na karmazynową klątwę właśnie. 4 obrażenia, 6 punktów mu zostało. Lin. I co twoje jakby pobladło? No ta. Seize this momentum. Push on to the task's end. 2 cytryny. Dobra, gdybym miał coś wyrzucać. Cytryn 250, akty własności. Dobra, na razie zostawimy to wszystko tak, jak sobie jest. Nie będziemy tutaj specjalnie kombinować. Plus 15 obrażeń do obrażeń od stresu do obozowiska. Czyli co? Lecimy na tego dzikiego od razu? Znaczy dzikiego knurzego, w sumie nie dzikiego. No dobra, przestawmy się. Pułapeczka, bardzo ładnie. Mechanical hazards possessed by evil intent. Okej. I teraz pytanie, komu byśmy chcieli dać jakiś pozytywny przymiot? Tutaj jest okej. Tutaj jest okej. Castilian czy Cecil? Może tego Cecila zaryzykujemy, zobaczmy. Księgi są
nie warte większej uwagi. Dobra, zabandażujmy się tutaj. Czy jakiś bonusik byśmy jeszcze chcieli? Może sobie zjedzmy troszkę jeszcze dodatkowo. No i panie i panowie, nie ma co mi trężyć. Jest on. Ten, który zajmuje połowę mapy. Połowę mapy, może nie tyle co połowę mapy, ale połowę tej lokacji. Dobra, w takim razie jedziemy z koksem. Może najpierw byśmy spróbowali upuścić mu krwi. Jak on stoi? 0%. Na truciznę. 0%. 6 obrażeń. Już. Krytycznie za 12. Świetnie. I tego pana trzeba zostawić, bo jak się go zniszczy, tego całego wilbura, no to wtedy Knurzy Książę dostaje tak zwanego wtienia się. Mówiąc delikatnie. Minus 15 do uniku mu dajmy. Unicestwienie tłumów. Skromny ten damage. Ten tutaj tymi flagami go namierza, że tak powiem, całego Knurzego. 25 obrażeń kąta nazdraczony. Proszę bardzo, 24. Spory damage. To jeszcze go będziemy dziabać krwawieniem. Teraz polecimy mu sobie z klątwą osłabienia. Na niego damage będzie jeszcze mniejszy. Ile tego krwawienia tutaj masz? 10 obrażeń na rundę i 4 obrażenia z trucizny. 12, 4, świetnie. No, już tutaj raczej się chłopak nie odwinie. 11, 7. Nawigacja. Ale myślę, że to już będzie teraz finał imprezy. 16, 20. Dobra. Ok, jeszcze krytyk na koniec, pomalutku, powolutku. Możemy się pomału zacząć leczyć. Pisk. Aha, czyli to będzie nas ogłuszać. No dobra. Jesteś odporny, świniaczek, na krwawienie? Niekoniecznie, dwa obrażenia na 3 rundy. To masz tu jeszcze taki bonus. Do widzenia. Nie no, to było banalnie proste, szczerze się przyznam. Wyłącznie badaczka zarazy, nie posiadamy. Wyłącznie łowca nagród, nie posiadamy. W takim razie tak, zjedzmy sobie troszkę. Zjedzmy sobie troszkę. Dobrze byłoby te zestawy obozowe zacząć wykorzystywać. Ten jadejt, kurczę, no też bym chciał go odrzucić. Zabierzemy sobie to i to. Te przedmioty też by się przydały na pewno. Co odrzucić? Dobra, odrzucamy bandaż i odrzucamy to. Oczywiście kontynuujemy przygodę. Nie ma sensu tutaj jakoś przerywać ekspedycji, biorąc pod uwagę, że jesteśmy praktycznie nienaruszeni. Prawie że. Plecaczek. Po opuszczeniu osady zaczął w nas narastać przedziwny lęk. Odczuwaliśmy go wszyscy, lecz robiliśmy co w naszej mocy, żeby się nim nie przejmować. Sen nie przychodził łatwo, to już czytałem. Spalimy sobie pochodnie, tego raczej nie zabierzemy. Idziemy dalej. Czekam na jakiegoś bossa właśnie, tego mini bossa bardziej, w postaci jakiegoś kolekcjonera, tego fanatyka. Zobaczyłbym, jak się z nimi teraz walczy po tym całym update'cie. Przy takiej ekipie. Cztery obrażenia, 6. No to jeszcze się podleczmy. Tego się nie spodziewało, dziewczę, co? Unik. Press this advantage. Give them no quarter. Dobra, weźmy sobie wszystko. Tu oczywiście sobie spożyjemy jedzonko.
Kurczę, golda już nie mogę zabrać, brak miejsca. Wolałbym sobie klucz zostawić, klucz się może przydać. Co odrzucić? Aktu własności nam brakowało, portretów nam brakowało. Tego chyba mieliśmy dość sporo. Woda święcona. Dobra, odrzucamy wodę święconą w takim razie. Dobrze byłoby trafić jeszcze na jakiś ukryty pokój. Mamy tą jeden kościany klucz. To by było spoko opcją. Co mamy tutaj? Pułapka, obiekt. A przejdźmy sobie, co tam. Pułapeczką spróbujemy. Morusiastym. Prawie. Ambushed by Paul Invention. Worek jest pusty, czyli w sumie właściwie ten korytarz przyniósł nam same straty. Tak, trzeba będzie za chwilę wypocząć, bo zaczyna kończyć nam się jedzenie. Nie mam żadnych ziół. W razie gdybyśmy odnaleźli nawet jakiś wóz z żarciem, to nie będziemy w stanie go zdezynfekować, czy jak to się ładnie tam mówi. Odgazić. Spalmy sobie pochodnie, bo już zaczynają być słyszalne dziwne dźwięki. Możemy tutaj pochodnie włożyć i powalczyć, ale obawiam się, że ten szambler by mnie tutaj zgładził. Okej, knurzy bębniarz, knurzy siekacz, awanturnik i kanalia. Spory damage. Myślę, że warto byłoby go może od razu dziabnąć. Dobry damage, 8-4, czyli ginie. Będę osłabienia. Z unikiem, świetnie. Ekspedycja w 100% udana. Znowu zabrałem ze sobą przedmioty, wyrzuciłem te przedmioty, wziąłem inne przedmioty. Ekwipunek powinien być jednak troszeczkę bardziej większy. Ewentualnie mógłbym wyrzucić to drewno na opał. Ale wolę jednak je zostawić, może się jeszcze przyda. Precision and power. Okej. Foolish horrors. 250 rubin znowu wypadałoby zabrać. Kurczę, klucz. Klucz by się przydał. Tych łopat tu jest sporo. Co wyrzucić? Co wyrzucić? Dobra, odrzućmy sobie herby, weźmy sobie rubin. No i resztę nie jesteśmy w stanie zabrać, niestety, no... niestety, miejsce, no miejsce. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Zwiat, oh yeah, tylko że znowu nie mam klucza. Kurka wodna, teraz się porobiło. Uche. Może się znajdzie gdzieś jakiś klucz. Szanse są... małe, ale są. Okej, ścierwożerca, kościany pomiot. Ja wam dam. No i szkoda, że wykazał się tą odpornością. Inspiration and improvement. Świetne leczenie. Można powiedzieć, że nie jesteśmy ani zestresowani, ani specjalnie ranni. Ekipa w 100% się sprawdziła. Chociaż nie przesądzajmy dnia przed zachodem księżyca. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. W plecaku jest mapa. No tak, tylko że my już mamy tutaj właściwie wszystko poodkrywane. Tu jest jakiś obiekt, można by się było tu przejść i wrócić później. Łódy. Książeczki. No dobra, czyli skoro okultysta próbował i mu nie poszło, zobaczmy czy hiena cmentarna. Bardzo dobrze. Zakrzep. Okej. Okay. Spalamy pochodnie i wracamy.
Nikt nie łapie stresu, ach, myślałem. Kurczę, pierwsza z przeszkadzaje, jak ja tu zabrałem tych łopat, dumę. These tunnels predate even the earliest settlers. Z czego będziemy pozbywać się tych kamieni jeszcze? Rubin jest tutaj bardzo wartościowy, ale ten cytryn będzie można odrzucić. Łapeczka. No i dobra, zobaczmy jeszcze raz, morusiasty. Ajajaj. Mind that such missteps are the exception and not the rule. Dobra, skoro już krwawisz, morusiasty, to weź no zobacz to. Dobra, ile masz? Dwa obrażenia na jedną rundę. Spoko, łykamy to na spokojnie. Myślałem, kurczę, no właśnie, wszystko pojawiło się troszeczkę zbyt późno. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Przyjdziemy tutaj, tutaj jest jakaś bitwa i tu jest jakaś bitwa i tu jest jakiś obiekt. Weźmy sobie tylko ten obiekt, zahaczmy. Sterta kości. Co się używało na stercie kości? Wodę. Czy mamy wody? Nie mamy wody. Kto ryzykuje? Hiena cmentarna. Przegniłe szczątki wywołują w bohaterze chorobę. To był błąd. Dobra. Rozłóżmy sobie tutaj jeszcze a moment of respite. Bonusik. A chance to steel oneself against the coming horrors. Jak te umiejętności tu wyglądają? Mroczny rytuał tylko na siebie. Obniża poziom oświetlenia o 100%, zwiększa stres o 15%. Jeden kompan. Leczenie i osłabienie. Tylko na siebie. Obniżenie stresu. Znam zaklęcie na takie chwile. Uspokoić się. Opatrunek. 30% na zwiat. Okej, a co ty możesz? Tylko na siebie. Obniża stres o 30%. Obniża stres o 50%. Usuwa choroba. Czy ty masz jakąś chorobę? Nie masz. Morusiasty. No dobra, to w takim razie. No tak, ty lubisz bić. Każdy ma swoje jakieś tam zboczenia. Dobra, to by było na tyle w takim razie z tego całego odpoczynku. Wiele krwi pozostało dziś do przelania. Wszystko idzie zgodnie z planem. To były nasze ostatnie polany. The darkness holds much worse than mere trickery. Jednak chłopcy nas tutaj zaskoczyli. Ja wam dam. Pozostają sami fizole. Damage. A lecz mój czas tego. A dizzying blow to body and brain. Lecz morusiastego cały czas na nic nie patrz. Jedno obrażenie na rund 5, już 4, tak? Dwa obrażenia. Czyli teraz giniesz, bardzo ładnie. To jeszcze tobie upuścimy krwi. A death by inches. I lecimy dalej. Pójdźmy sobie tutaj. Może się po drodze znajdzie przez przypadek absolutnie jakiś, nie wiem, na przykład klucz? Kurczę, klucz by się przydał. Bez klucza nie otworzymy tej skrytki. Siekacz, siepacz i kanalia. Na miękko ich łykam. Mogłem wszystkich poprzestawiać, ale po co? Lepiej troszeczkę sobie utrudnić życie. Osłabienia, a to by było dobre rzucić na tego dużego siepacza. Obrażenia mu troszeczkę spadną. Cięcie rzeźnika, no właśnie. Hakiem w miękkie. To potrafi też przycelować, często wchodzi z krytyka.
brilliant confluence of skill and purpose. No i on ma dosyć tutaj sporą tą ochronę, 15%. Czy sporo, no 15 to tam jest pikuś, biorąc pod uwagę, że te ślimaki tam mają po 40 chyba, tak? Z tego co pamiętam, kurczę. No, obrażenia na rundy 3, 4 punkty zdrowia, także giniesz. Tutaj nikt nie wykonał żadnego uniku po stronie przeciwników. To jest spory sukces. No właśnie, tutaj będzie teraz ten ukryty pokój, ale to nie jestem w stanie tutaj nic zrobić, bo nie posiadam klucza, a bez klucza będę mógł to otworzyć. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. No niby mogłem. 250 to jest 500, to też kosztuje 500. Wyrzućmy te łopaty w takim razie. Chociaż może lepiej pochodnie rozpalić na max. I wyjdźmy stąd w takim razie. No i tutaj już jest przeszkoda i dodatkowo jeszcze kurczę. To fall for such a little thing. Mała ilość stresu. Zabrakło żarcia, ale to nic, to nic. No dobra, nie pozostaje nam nic innego, jak zakończyć tą ekspedycję. W 100% odniesiony sukces. 7000 golda. Właściwie to 11600. Zobaczmy sobie, jak nasi bohaterowie teraz. Porusiasty i Sztadów, awans na poziom trzeci. Dodatkowo Castillon. Również awansik. Dzienny i padaczka. Trzeba będzie to wszystko pousuwać. Pogrąca półdawych, słaby wyrzut do trówca ruin. Okej. Zobaczmy, czy będzie miało miejsce jakieś coś ciekawego. I was lord of this place before the crows and rats made it their domain. Aha, fanatyk będzie podążał śladem drużyn, w których są zarażeni bohaterowie. No właśnie, teraz się pojawi dopiero ten fanatyk. Ekskomunikowany szaleniec pięknie opłacił się, by... Pięknie opłacił się był wszechogarniającej zarazie. Jego przekonania sprawiają się z niewzruszonej i dają mu siłę do bezlitosnego stosowania swego fachu. Znaczy nie jest to raczej chyba pocieszająca rzecz. W każdym bądź danym razie, jak tutaj wygląda sprawa. Okej, powstrzymuje pragnienie wywołane karmazynową klątwą. Na razie wydarzenie miejskie, fanatyk będzie podróżował, bohater, weteran, chwiena cmentarna i tak dalej, czyli sytuacja została ogarnięta. I teraz tak, co bym chciał zrobić? No 10 do złagodzenia stresu, to akurat jest pikuś. Morusiastemu można byłoby ogarnąć tą padaczkę na pewno. W takim razie, gdzie jest lazaret? Czy może wyrzucić tutaj jeszcze 300 dzienny, kurczę, nam sporo. Wyleczmy najpierw padaczkę. Czy tu jeszcze ma jakąś chorobę? Jan, z tego co pamiętam, posiada dobrą skłonność do kradzieży. No to już nie jesteśmy w stanie chwilowo tego zbić. Wścieklizna niech zostanie, okej. Okay. Wrzućmy sobie tego pana. Wrzućmy mu znużenie. I można by... Ktoś tu miał właśnie. Kleptomanię zrzucimy Krzysztofowi. To jest słabe raczej ta kleptomania. Kogo mamy ciekawego w ogóle w dorożce? Zwiadowca okultysta, zwiadowca krzyżowiec, zwiadowca trendowaty i zwiadowca zbrojmistrz. Może tego trendowatego by sobie wziąć, kurczę. Ilo ich jednego walawa jest tylko trendowatym i to na poziomie trzecim. Dobra, weźmy sobie w takim razie jednego zwiadowcę trendowatego. Dodatkowo. This man understands that adversity and existence are one and the same. Wspomnienia antenata, no właśnie, tutaj jest ten kurczę, you will know the tragic fanatyk stoi. Of my failings. Dobra, jak stoimy ze stresem? Czy komuś by można było zrzucić jakąś większą ilość stresu, tudzież mniejszą? Tobie by można było.
Przeklęci bohaterowie, którzy dzielą się z innymi śmiałkami budynku pod zajęciami, mają szansę przekazania karmazynowej klątwy. Wspólne zajęcia stwarzają największe ryzyko. Czyli generalnie jakby tutaj ktoś obok niego będzie, tak? Czy tutaj też, no, w sali pokutnej też to podziała? Zaraz się przekonamy. Biczowanie. Okej. Zobaczmy sobie jeszcze w oberży. Może tobie też byśmy zrzucili stresik. Tobie też byśmy zrzucili stresik. Reszta jest bezstresowa. 20 tysięcy golda zostało, całkiem sporo. Myślę, że to na dzisiaj wystarczy. Ekspedycja udana. Najważniejsze, że na chwilę obecną cmentarz nie posiada żadnych negatywnych, że tak powiem, rzeczy, nagróbków i typy itd. etc. A na chwilę obecną dzięki za wspólnie spędzony czas z Darkest Dungeon The Crimson Court. Mam nadzieję, że się podobało. Pojawił się fanatyk. Ogarniamy skład. Napisz w komentarzu, co jeszcze można ogarnąć lepiej, bardziej, mocniej. Będziemy działać. Tymczasem do wkrótce, a gdzie będziemy mogli ruszyć jeszcze w następnym? W następnej ekspedycji. No właśnie. Relikty Światłości. Może warto byłoby wyruszyć na jakąś średnią ekspedycję weterańską na przykład. Mamy tu kilku ludzi, których byśmy mogli tam wysłać. Jest Jan, jest Warawa, jest Moritrorix, jest Kwenliten. Jest sporo ludzi, którym byśmy mogli to wysłać. Ich właściwie. No, z tego coś by mogło wyniknąć. Oprócz tego moglibyśmy się również udać na Syrenę na przykład, ewentualnie na Baby Jagę. Ale to wszystko w przyszłości. Tymczasem jeszcze raz dzięki i do wkrótce. Na razie. Cześć.